Witam, zapraszam na prezentację siodełka Ergon SMC Women w małym rozmiarze SM. Skrót SMC oznacza, że jest to siodełko przeznaczone do rowerów górskich w wersji komfortowej. Ergon twierdzi, że zaprojektowanie SMC wymagało zbudowania wielu prototypów i szeregu badań anatomicznych. Linia SMC dzieli się na siodełka męskie i damskie, a te z kolei na wersję zwykłą i sport gel wyposażoną w dodatkowe wkładki. Oczywiście są też do wyboru dwie wielkości, mała SM i duża ML. Ta podstawowa damska wersja w mniejszym rozmiarze waży 286 g, czyli całkiem nieźle. Dla porównania zwykła męska wersja SM Sport Men w rozmiarze S i siodełko Rivo, czyli taka wygodna, uniwersalna kanapa od Speca. Linki do nich znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. SMC posiada pokrycie z mikrofibry, które jest trwałe i odporne na uszkodzenia. Miałem już wiele ergonów, więc mogę stwierdzić, że są jednymi z najbardziej wytrzymałych siodełek, jakie znam. Co zresztą dobrze widać, bo to siodełko ma już parę sezonów za sobą. Chociaż moje 4 litery różnią się od kobiecych, to chwilę na nim pojeździłem i muszę przyznać, że rzeczywiście jest wygodne. Duży kanał środkowy, szeroka płaska część tylna oraz wąski nos powinny dobrze współgrać z kobiecymi kształtami. Widać też, że wersja Comfort rzeczywiście jest dużo większa niż zwykłe siodełka Ergona, zachowując przy tym bardzo dobrą wagę. Osobiście uważam, że Ergon robi naprawdę dobrą robotę i serdecznie polecam ich produkty. Ale, zanim kupisz jakieś siodełko, dobrze się zastanów, bo wybór modeli jest wręcz przytłaczający. Pierwsze, co należy zrobić, to zmierzyć rozstaw swoich kości kulszowych. Dzięki temu będziesz wiedzieć, jaki rozmiar siodełka będzie dla Ciebie najlepszy. I niech Ci przypadkiem nie przyjdzie do głowy pomysł, że szersze będzie wygodniejsze, bo tutaj tak nie jest. Później już tylko dobierz odpowiedni model do swojego stylu jazdy i potrzeb. Ergon oferuje inne siodełka do rowerów elektrycznych, inne do miejskich, jeszcze inne na szosę czy do agresywnej jazdy górskiej. Dlatego świadomy wybór jest tutaj kluczem do sukcesu. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!